Tu Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek pierwszy. Ostatni Żyd w Górze Kalwarii. Ta furtka to jest furtka, która należała do dworu cadyka Altera. Przed wojną była furtką otwierającą plac i tam już był dwór i synagoga. Dziś furtka znajduje się na cmentarzu żydowskim w Górze Kalwarii. Pokazuje nam ją Mateusz Blicharz, opiekun cmentarza i strażnik pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta. Furtkę na cmentarz przeniósł jego dziadek, Henryk Price, jeden z ostatnich ocalałych Żydów z Góry Kalwarii. Przeniósł tą furtkę właśnie w to miejsce, żeby upamiętnić i zrobić jako oficjalne wejście na cmentarz. Zaraz po wojnie mój dziadek się zajął cmentarzem żydowskim i on się nim opiekował aż do lat 90. Mój dziadek. I tak naprawdę mój dziadek tu wszystko robił, no wszystko i ogrodzenie nowe, no wszystko i tutaj ten OL cadyków i tu właśnie furtkę, pod którą stoimy, też została przeniesiona w 1947 roku właśnie przez synagogi z dworu cadyka. Dzięki mojemu dziadkowi ona w ogóle przetrwała i jest do dzisiaj. No i niestety pod tą furtką też wymordowali 120 osób. I tutaj macie ślady po kulach. Rodzina Mateusza to ostatnia żydowska rodzina do dziś mieszkająca w Górze Kalwarii. Z II wojny światowej ocaleli tu członkowie 8 takich rodzin. Na pozostanie w miasteczku po wojnie zdecydowało się zaledwie 4 Żydów, w tym dziadek Mateusza. W naszej rodzinie zginęło 36 osób w Treblince, w Majdanku, w Auschwitz, my nawet nie wiemy. Z dużej rodziny no, taka garstka została. W sumie przed wojną prawie 4000 Żydów tu mieszkało, a przeżyło 8 rodzin. Mateusz funkcję opiekuna cmentarza przejął kilkanaście lat temu od dziadka. Historię swojej rodziny poznawał stopniowo. Stopniowo również zanurzał się w świat żydowskiej kultury, religii i historii. U nas w rodzinie też się nie mówiło tak tego. O, jesteś Żydem, nie? Tylko w szkole się dowiedziałam od kolegów, w podstawówce. Miałem 8 lat. To się dowiedziałem, że jestem Żydem, nie? Od kolegów. No i się zacząłem pytać rodziców i dopiero mnie uświadomili. Historia mojej rodziny Price'ów zaczęła się dawno temu, przed wojną. W zasadzie mój dziadek jeszcze się nawet nie urodził. To jego rodzice, jego ojciec prowadził karczmę koszerną przed wojną. Niedaleko Góry Kalwarii. Mój dziadek miał 5 lat. Do karczmy przyszli ludzie, którzy zamówili obiad u jego taty. Zamówili obiad i nie zapłacili za niego. I chcieli już wyjść i dziadek ich zatrzymał, znaczy mój pradziadek ich zatrzymał. Ale niestety oni nie chcieli nadal zapłacić i wyciągnęli broń i zastrzelili mojego pradziadka. Tym sposobem mój dziadek został bez ojca już w wieku 5 lat. Także wychowywała go całe życie mama i wujek. Dziadek Mateusza, Henryk Price, urodził się w 1916 roku jako Abraham Chaim Price. Pochodził z tradycyjnej religijnej rodziny, jednak został wychowany w nowoczesny, jak na ówczesne czasy, sposób. Po ukończeniu szkoły powszechnej oraz hederu, czyli elementarnej szkoły religijnej, kształcił się na krawca. Bliskie mu były idee syjonistyczne. Na 2 lata przed wybuchem II wojny światowej trafił do wojska. Służył w 3. pułku szwoleżerów mazowieckich w Suwałkach. Ukończył także szkołę podoficerską. W czasie kampanii wrześniowej brał udział w wojnie obronnej, po czym znalazł się w radzieckiej niewoli. Po kilku miesiącach udało mu się wrócić do rodzinnego miasta. Kochał wojsko, kochał ten swój pułk.
Zresztą no, świadczą o tym szable, odznaczenia, mnóstwo odznaczeń szabli, pułkowa trąbka, którą też dostał, proszę, dostał tą koszary 3. pułku szwoleżerów, proszę. A to od miasta dostał, bo dziadek został oznaczony honorowym obywatelem miasta. Gdzieś tu była cegła, ale nie wiem, czy to się... A, jest. To jest cegła z Ohelu przyniesiona. Ten pierwszy OL został zbombardowany przez Niemców i ocalało kilka cegieł z tego OL-u, oryginalnego. I jedną cegłę dziadek dostał od sadyków po prostu, żeby ona przetrwała, tak, bo tamte zostały już zniszczone. I ocalała ta jedna cegła. To jest jedyna prawdziwa cegła z tamtych czasów, tak? Przedwojennych, tak? Oryginalna z OL. Zachowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Góry Kalwarii było misją Henryka Price'a. Realizował ją opiekując się cmentarzem żydowskim, dbając między innymi o grobowiec miejscowych cadyków, z którego cegłę udało mu się uratować. Do dziś jest to jedno z najważniejszych miejsc na górsko-kalwaryjskim cmentarzu. Teraz idziemy drogą, która właśnie prowadzi do grobowca cadyków. Ich groby są oryginalne, natomiast grobowiec został zbombardowany przez Niemców. I zaraz po wojnie został wybudowany, czyli zakryty grób, został takim bunkrem białym. I ten bunkier był aż do 80-tych lat. W 85 roku zdjęto ten bunkier i zrobiono dokładnie taki grobowiec, jak był przed wojną, identyczny. I do dzisiaj on sobie jest. Cadycy to charyzmatyczni przywódcy hasydyzmu, jednego z odłamów judaizmu. Historia hasydów z Góry Kalwarii sięga roku 1859. Wtedy to w miasteczku osiedlił się Itzhak Meir Alter, rabin i talmudysta. Wybitny uczeń innego cadyka, Menachema Mendla Skocka. Itzhak Meir Alter szybko zaczął gromadzić wokół siebie zwolenników. Stworzył podwaliny hasyckiej dynastii Ger, która do dziś funkcjonuje w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. To właśnie jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Górze Kalwarii, po którym oprowadza nas Mateusz. Pod tym zagajnikiem leży dwóch cadyków. Z prawej strony leży Hadusharim, Itzhak Meir Alter, a z lewej strony leży jego wnuk, Sfat Emet Yehuda Leib Alter. Cały grób jest wybetonowany, natomiast w środku tego zagajnika, gdyby w środku tego grobu, znajdują się kwitelki, czyli błogosławieństwa, które są właśnie tu składane. Kwitelki to prośby o błogosławieństwa składane do zmarłych cadyków. Pozostawiają je pielgrzymujący do grobowca Żydzi, którzy wierzą w moc swoich duchowych przywódców. Cadycy Ger są szczególnie poważani przez wyznawców judaizmu. Przed II wojną światową rodzina Alterów i jej dwór była w Polsce niezwykle popularna i wpływowa. O licznym gronie zwolenników świadczy fakt, że hasydzi Ger posiadali w Warszawie własną jesziwę, czyli wyższą szkołę talmudyczną. Dla ich zwolenników wybudowano również kolejkę z Warszawy do Góry Kalwarii. Miała ona ułatwić wiernym pielgrzymki do swoich liderów. W czasie największych świąt do Góry Kalwarii zjeżdżały się tysiące Żydów. Jednego roku doszło do tragedii. Zginął człowiek stratowany przez tłum. Opowiada o tym Mateusz. To jest grób. O, jaszczurka na nim, patrzcie. To jest grób mężczyzny, który zginął w Rosh Hashanah. Właśnie było 5000 ludzi na placu u cadyka, na placu właśnie na Rosh Hashanah przyjechali pielgrzymi. Po prostu był taki ścisk, że człowieka zgnieciono w Rosh Hashanah w Nowy Rok. A przecież mówi się Shana to Vau Metuka, słodkiego Nowego Roku i proszę, jaki Nowy Rok. No, zginął jedna osoba, właśnie ta osoba.
Kres istnienia hasyckiej dynastii w Górze Kalwarii przeniosła II wojna światowa. Aby uratować swego przywódcę, czwartego cadyka Ger, hasycka społeczność zdecydowała się na przeprowadzenie brawurowej akcji wywiezienia go z okupowanej Polski. Z nim wyjechało, wywieźli 12 osób w wagonie, w specjalnym wagonie z napisem Top Secret i został pociągiem wywieziony do Triestu, do Włoch, a z Włoch dopiero do Palestyny. No i to była taka, cała akcja była poprowadzona, żeby uratować właśnie Imre Jemeta i jego rodzinę. Zostało wybranych 12 osób i te 12 osób za 12 sztabek złota. Z tym, że tutejsza społeczność żydowska nie miała 12 sztabek złota i cadycy też nie mieli. Cadyk miał owszem, ale księgozbiory miał piękne, tak, czyli książki po prostu, a nie złoto. No ale tutejsza ta społeczność żydowska, bo to jeszcze przed wywózką właśnie było, przed getem, tuż przed getem, przed wywózką, zebrali się i dali to całe złoto swoje, żeby właśnie uratować tą rodzinę. I to, dzięki właśnie społeczności żydowskiej oni zostali wywiezieni. To złoto później tam Niemcy sobie przetopili. Dzięki wywózce cadyka Abrahama Mordechaja Altera dynastię Ger udało się uratować. Po wojnie odrodziła się ona w Izraelu i do dziś jest największą hasycką dynastią w tym kraju oraz jedną z największych na świecie. Skupia około 12 tysięcy rodzin. Po hasyckiej historii w Górze Kalwarii oprócz grobowca pozostał również dwór cadyka oraz sąsiadujący z nim prywatny dom modlitwy. Dawniej gromadzili się w nim zwolennicy alterów. Przetrwał II wojnę światową, jednak dziś, ze względu na zły stan techniczny, jest niedostępny dla zwiedzających. Ogromny ceglany budynek można obejrzeć jedynie z zewnątrz. Przed wojną synagoga Alterów nie była jedyną synagogą w Górze Kalwarii. W mieście funkcjonowała również synagoga postępowa. To właśnie do niej chodził Henryk Price i tu, gdy miał 13 lat, odbyła się jego bar mitzwa, czyli uroczyste wejście w dorosłość. Po II wojnie światowej żadna z miejscowych synagog nie spełniała swojej funkcji religijnej. Aby uczestniczyć w życiu duchowym, Henryk Price musiał jeździć do Warszawy i tam też zabrał po raz pierwszy swojego wnuka, o czym wspomina Mateusz. W wieku 4 lat mnie dziadek zabrał do synagogi, czy tam 5. Zabrał mnie, no byłem mały chłopiec. Pierwszy raz, no bo to pierwsza styczność właśnie, to na kidusz mnie zabrał. Do synagogi na modlitwę poranną pojechaliśmy w sobotę, w szabat, pojechaliśmy do Warszawy, zabrał mnie. No i po tej modlitwie zabrał mnie na kidusz. No i na kiduszu byli hasydzi. Prawdziwi hasydzi w hałatach, tylko to byli hasydzi nie z Ameryki, nie z Izraela, tylko z Rosji przyjechali jacyś. To w ogóle rzadki widok, bardzo rzadki widok. Dlaczego? Dlatego, że z Rosji nie przyjeżdżają hasydzi. Jeżeli w ogóle przyjeżdżają, to raczej z Ukrainy, z tych kresów, a nie z Rosji. A to byli naprawdę z Rosji. Pierwsi hasydzi z Rosji i ich rzadko w ogóle ten, bo oni generalnie albo w Stanach siedzą, albo w Rosji, oni tak nie przyjeżdżają. A ci akurat byli. No właśnie tam z dziadkiem się umówili, mieli jakieś tam sprawy, załatwiali, przyjechali właśnie z samej Rosji, z Moskwy. I nigdy tego nie zapomnę i później jak byłem, no i ja tam siedziałem przy nich, nie? I później jak wyszliśmy z kiduszu, już wracaliśmy do domu, ja mówię do dziadka, a co to za Ruscy byli tam siedzieli i gadali z tobą. I dziadek się zaczął śmiać, bo słuchajcie, bo co się okazało, że oni mówili w ogóle, oni byli rzeczywiście z Rosji, ale mówili widzisz, czyli po żydowsku widzisz mówili, no rozmawiali. Ale ja jidysz jeszcze nie znałem, dopiero po latach później mi dziadek opowiedział, jaka to była historia, ja sobie ją przypomniałem. We dwójkę się uśmialiśmy bardzo, bo
no śmieszna historia, dlatego że to właśnie, ja myślałem, że to Ruscy, a to właśnie byli hasydzi z Rosji. Ten pierwszy kontakt z religią żydowską nie do końca wpłynął na małego Mateusza. Dopiero w dorosłym życiu na dobre wsiąkł w życie żydowskie. Dziś swoją pracą próbuje zachować pamięć o dawnych mieszkańcach rodzinnego miasta. Spotkanie z nim kończymy w centrum Góry Kalwarii przy jatkach piekarsko-rzeźniczych, czyli kramach handlowych wybudowanych na styku świata żydowskiego i chrześcijańskiego. Tu byśmy się zatrzymali, bo to jest, no to tu była ta wielokulturowość, tak? Tu była ta kultura, tu wrzało, tu było to miejsce, gdzie się te kultury nachodziły ze sobą, tak? Tu mamy Żydów, tam mamy ratusz, polską stronę, tak? No więc oni wszyscy ze sobą w asymilacji przedwojennej żyli, tak? Że oni się przyjaźnili, że nie było takiego antysemityzmu jak później, że mój dziadek i moja rodzina miała przyjaciół wśród polskiej strony. Byli asymilowali się, więc żyli dobrze, tak? No. A drzewo pamięci, jeszcze wam pokażę drzewo. To drzewo. Drzewo pamięci. Bardzo ważne. To jest drzewo, które też łączy dwa światy i też to jest drzewo pamięci. To jest drzewo pamięci, które jest żywym pomnikiem upamiętniającym obecność Żydów w Górze Kalwarii. Tak jak wcześniej mówiłem, było tutaj prawie 4000 Żydów, tak? I kiedy są, kiedy obchodzimy święto Holokaustu, tak? To sobie wieszamy na tym drzewie żółte wstążeczki. I w dobrym miejscu, bo właśnie łączy te dwa światy, tak? Ten chrześcijański z tym żydowskim. I tak dobrze to, taka waga, nie? No. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl. Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i patroni: Federacja Mazowia oraz Fundacja Picture Doc. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowano ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.